Dzień dobry, Justyna Sawicka w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Chciałam Państwa zaprosić dzisiaj na spotkanie z panią Ewą Chotomską. Spotkanie będzie dostępne pod znakiem hashtag Gdańsk czyta. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich czytelników małych i całkiem dorosłych. Zacznę od tego, jak jest pani charakteryzowana w internecie. Jest pani pisarką, autorką tekstów, scenarzystką programów telewizyjnych, reżyserką wideoklipów, kierownikiem zespołu Fasolki. Którą z tych funkcji lubi pani najbardziej? Najbardziej to lubię być chyba sobą. Osobą, która trochę buja w obłokach i wymyśla różne historyjki. I z tych wszystkich rzeczy to, że byłam scenarzystką programów telewizyjnych, że brałam w nim udział i tak dalej, to jest piękna przeszłość. A teraz najbardziej lubię pisać dla moich fasolek piosenki, bo po prostu widzę od razu efekt. A z książkami to troszeczkę od czasu do czasu coś siadam sobie, piszę jakieś do szuflady opowiadanka. I jak już mam trochę więcej, to rozmawiam z wydawnictwem. Te książki mnie interesują najbardziej, przyznaję szczerze, ale zanim do tego przejdę, zapytam o kilka rzeczy, które myślę bardzo interesują czytelników, bo to doświadczenie, które pani miała podczas tworzenia programu TikTok, myślę, że jest fascynujące. Czy uczyła się pani bycia przed kamerą, czy jakiej szkoły pani kończyła, czy to jest po prostu coś, co jest wrodzone, ta naturalność, czy jako dziecko dużo przebywała pani w taki, przed kamerami? Znaczy tak, jak pracowałam w telewizji, to były takie czasy, że trzeba było mieć kartę ekranową. Bez tej karty nie wolno było występować. I pamiętam, że w komisji, która mi przyznawała tę kartę, to była między innymi przeurocza pani Edyta Wojtczak, która była znakomitą speakerką. Natomiast trochę samouk, trochę korzystałam z rad reżyserów, którzy te programy nakręcali. Głównie bardzo mi pomagała pani Barbara Borys-Damięcka, z którą nagrałam mnóstwo programów. A reszta rzeczy, no zawsze się grało do powtórzenia, więc człowiek mógł zobaczyć to, co się nagra i jakoś poprawić to wszystko. Cały imaż, cały wizerunek był wymyślony przeze mnie, bo to były takie czasy, że nie było takich osób, które się zajmowały postaciami, nadawały im jakiś charakter zewnętrzny. Dopiero po kilku latach pracy poprosiłam o zaprojektowanie strojów Joasię Olech, która dzisiaj jest znana głównie jako autorka Pompona czy Dynastii Miziołków, a z wykształcenia jest plastykiem. I wtedy wymyśliła taki strój, który tutaj nawet jest w tej książce, jest kawałeczek tego stroju mojego ciotkowego, jako ciotka Klotka, że jeszcze miałam parasolkę, na której latałam. I zawsze kapelusze, zawsze jakieś nakrycia głowy, żeby ukryć jakieś moje trzy włosy na krzyż. Ale to niesamowite, bo stworzyła pani postać, czyli sama, która przeszła do popkultury. Przecież wszyscy wiedzą, kto to jest ciotka Klotka. Wszyscy, którzy byli urodzeni w 80-tych, 90-tych latach, to jest niesamowite, że tak miło się to wspomina. Był program, do którego się dzieci przywiązywały, a to tylko dlatego, że były w telewizji dwa kanały, pierwszy i drugi, i nie było wyboru, nie można było klikać i szukać sobie jakichś tam innych swoich ulubionych audycji. Także nie było wyboru, a jakoś tak ten program wzbogacony piosenkami, które z przyjemnością do tych programów żeśmy tworzyli dla fasolek zespołu, który założyliśmy, żeby te dzieci z nami były zaprzyjaźnione, żeby były współprowadzącymi, to tak jakoś wszystko razem się zgrało. I z Krzysiem, który był panem TikTokiem. No właśnie chciałam zapytać o te początki też. Gdzieś wspominała pani, tak jak wyczytałam, że ten, w ogóle jak to było? Czy pani dołączyła do programu, gdy on już był gotowy, koncepcja, i tylko wprowadziła pani swoją postać? Czy, bo gdzieś czytałam, że była pani we Włoszech, zdaje się, że podglądała pani, nie? Jakiś program? Ja się znalazłam w stanie wojennym w Wiedniu.
A Wiedeń to był okrzyk. Mhm. W Wiedniu i tam mój przyjaciel załatwił mi odwiedziny w dziale dla dzieci telewizji wiedeńskiej i byłam przy programie, który się akurat nagrywał, taki bardzo popularny Andam Des. Mhm. I jak oni to nagrywali, to zobaczyłam, że ta scenografia może być ładniejsza, ładniej to studio jest całe zaaranżowane i muzyczne, są piosenki, myślę sobie, taki program to bym chciała kiedyś robić. Oni zresztą tam mi zaproponowali wtedy, że może zostanę, może trochę się tam u nich pokręcę, ale ja wróciłam do Polski, miałam małe dziecko, stan wojenny, się okazało, że nie ma wstępu do telewizji, ale po chyba 6 tygodniach moja szefowa, pani Jadwiga Jasny-Mazurek, puściła na antenę program, który nazwała Tik Tak. On miał zupełnie inne wnętrze i ja po kolejnych tam 3-4 tygodniach w ten program jako scenarzystka weszłam i wymyślałam jakieś teksty głównie dla lalek, które się pokazywały. Natomiast cały czas mi się to kojarzyło, to Tik Tak z zegarem. A ponieważ ten program był magazynem, na początku trwał 50 minut, więc był bardzo długim programem, to sobie pomyślałam, że jak jest zegar i 12 godzin, to sobie na każdej, przekręcając wskazówki, na każdej godzince sobie może zrobimy wejście w jakąś kolejną część programu, żeby było trochę i zabawy, i muzyki, i historii, i geografii, i bajki, i czytania. I za każdym razem po przekręceniu tej wskazówki, żebyśmy się znajdowali właśnie w innym świecie. I pierwszym panem TikTakiem był mój redakcyjny kolega Andrzej Marek Grabowski, a kompozytorem został, ja prosiłam kilku kompozytorów. Słyszałam, że przez przypadek to wyszło, na ta współpraca. Tak, tak, bo to latem wszystko powstało, żeby od września do nowego sezonu ruszyć właśnie z czołówką. Napisałam tę piosenkę leżąc sobie gdzieś tam na działce pod gruszą i szukaliśmy potem z moim przyjacielem kompozytora, nawet się proponowało to Krajewskiemu, jeszcze paru innym osobom i w końcu ten mój przyjaciel mówi, wiesz co, zadzwonię może do mojego przyjaciela, jego brat jest młodym muzykiem w takiej grupie Zoo. No i się okazało, że Krzyś Marzec przyszedł, zobaczył tekst, za dwa dni była piosenka gotowa, zebraliśmy dzieci z podwórka, moją córkę dołączyliśmy i powstała piosenka. Później trzeba było nakręcić do tego jakąś wizję i tak się zaczął nowy sezon, 83. I te zebrane dzieci z podwórka to później stanowiły trzon fasolek też? Nie. Później żeśmy wzięli dzieci, które były laureatami konkursu takiego piosenkowego w Warszawie. I żeśmy z tymi dziećmi zaczęli troszeczkę więcej pracować i potem doszliśmy do wniosku, że możemy troszeczkę rozszerzyć tę przygotowalnię, żeby dzieci więcej nauczyć i zadań aktorskich i z nimi więcej nagrywać. I tak powstał zespół Fasolki. Andrzej Grabowski wymyślił nazwę od gamy do re mi fasola i tak zostało. A ponieważ tych piosenek mieliśmy dużo, to później też wymyśliliśmy Kabaret Fasola, który poprowadził Krzysztof Tyniec, polecony mi przez Basię, dzisiejszą panią senator Barbarę Borys-Damięcką, żeby pójść do Teatru Współczesnego i zobaczyć tam dwa nazwiska mi podała aktorów i właśnie wybrałam Krzysztofa Tyńca i tak został panem Fasolą i od tego czasu się tyle lat, chociaż dawno nie jest panem Fasolą, jest wspaniałym aktorem, ale się cały czas dobrze kontaktujemy. A sama pani ma jakieś muzyczne wykształcenie? Chyba nie, bo z tego co czytałam, ale czy grana pani na jakimś instrumencie? Lubiła pani zawsze śpiewać, czy to też tak trochę gdzieś przypadkiem się pojawiło? Nie, ja miałam pianino od dziecka, ale bardzo ciężko mi szła ta nauka. Natomiast Krzyś Marzec mi zabrania publicznie śpiewać. Nie w głowie dużo gra, ale
ale fałszuje. Nie. Nic nigdy nie było słychać. W życiu bym nie pomyślała. Czyli to 400 piosenek, tak? Tyle mniej więcej mam zarejestrowanych w Zaiksie. Są to głównie piosenki dla dzieci, ale też napisałam parę piosenek dla dorosłych. Moje pierwsze piosenki, które napisałam dla dorosłych, to były do muzyki robione przez takiego wykonawcę bardzo kiedyś popularnego, którego wszystkie piosenki były na tak zwanych pocztówkach dźwiękowych. To była historia Janusz Laskowski, który między innymi kolorowe jarmarki, dziewczyna z Albatrosa. Proszę mnie nie przepytywać. I tak dalej. Strasznie stara historia. I ja po prostu do jego muzyki zrobiłam pierwsze kilka tekstów i mi się spodobało takie pisanie piosenek. I później tak powolutku. Dzisiaj napisałam teraz najnowsze piosenki, które napisałam. To są na taką płytę, którą wydajemy w naszym Domu Kultury. Płytę, która jest wokół prądu, żeby uważać na prąd, żeby nie było jakieś niebezpieczeństwo. Żeby nie bać się ciemności. Taką napisałam piosenkę o strachach na Lachy i coś zupełnie nowego, panele fotowoltaiczne. Proszę, też piosenka o panelach. Porównałam te panele do domku z piernika Babi Jaki. Bardzo ładnie. I bywa pani na próbach też? Bywam, ale tak? teraz znowu są zajęcia tylko przez internet, prawda? Tak. Ale dzieci się zjawiają i szykujemy niespodziankę też na okres świąteczny. Próbujemy zrobić jakieś wspólne, świąteczne kolędowanie online. A proszę powiedzieć, jak to w ogóle wydarzyło się jeszcze, że w ogóle znalazła się pani na planie i że to w ogóle tak zwany biznes dziecięcy bądź kultura dla dzieci, czy to spowodowały, często też kobiety zaczynają zajmować się, gdy same rodzą dzieci, czy to też zbiegło się z tym, czy to było przed jeszcze urodzeniem córki? To, że ten temat, w ogóle pomysł, że w ogóle współpraca z dziećmi i kultura dla dzieci. Ja to chyba trochę wysyłam z mlekiem mamy, ponieważ moja mama pisała, w zasadzie zaczynała pisać tak tuż przed moimi urodzinami. Ja rosłam razem z mamy możliwościami twórczymi. Mama często na mnie pierwsze swoje utwory też sprawdzała, testowała, jak dziecko reaguje. Bawiła się ze mną w rymy, czytała mi różne wiersze, Brzechwy, Tuwima i na przykład kazała mi zamieniać końcówki na jakieś inne słowa, które się tak samo kończą. A te aktorskie, to wie pani, co śmieszna historia jest, bo mama mi napisała wierszyk na ślub mojej cioci. Miałam wtedy 5 lat, postawili mnie na krzesełku i wierszyk się kończył ala żoną Waldemara, niech nam żyje młoda para. A ja wtedy powiedziałam, niech nam żyje ta kuchara. Także to były moje takie pierwsze publiczne rymowanki. A później zaczęłam takie rzeczy dopiero robić, jak prowadziłam TikToka. Bo wcześniej parę razy jakieś programy prowadziłam, bardzo się bałam tej kamery, bardzo się bałam występować, a w TikToku ta postać mi jakoś tak podeszła i było mi łatwiej, pisząc scenariusze, pisać coś pod siebie, więc znam swoje możliwości i miałam to wszystko w głowie i zawsze strasznie to denerwowało mojego partnera Krzysia na wizji, jak ja czasami coś powiedziałam poza tekstem, wiedziałam, o co chodzi, a on miał wyuczony tekst i nie zawsze wiedział, jak odpowiedzieć, ale no, takie drobne błędy. Natomiast nic takiego nie było. Moje dziecko już było wtedy na tyle duże, że zostawało w domu samo, musiało się zajmować psem. Musiała, bo to dziewczynka, musiała trochę pełnić rolę mamy. Do tego kupić. Psa to wrócę, to jestem bardzo ciekawa. A propos córki,
pani Karolina, razem z panią otworzyłyście wydawnictwo Terefere jakiś czas temu. To był pomysł taki, żeby nagrywać audiobooki z głosem autora. Ja świetnie pamiętam, bo płyta czytana przez pani mamę, przez Wandę Chotomską, Pięciobsiaczki. Mam. U nas po prostu w samochodzie chodziła non-stop, tak, że już darła się. Więc chciałam zapytać, czy do tego pomysłu, bo wiem, że już zamknęłyście panie chyba wydawnictwo Terefere, chyba, że się mylę. Wrócicie panie do tego pomysłu? Znaczy tak, Terefere to w ogóle był tytuł, który moja mama nadała swojej pierwszej książce. Nie wiedziała, jak i nadać. I tak sobie stanęła przed drzwiami wydawnictwa i powiedziała Terefere, kuku strzela baba z łuku, coś muszę podać. I ten tytuł poda. Natomiast później sobie pomyślałam, że mamie ten tytuł przyniósł jakieś szczęście. To może i nam, jak będziemy wydawały płyty, audiobooki z utrwalonym głosem autora, który czyta swoje dzieła. Tak sobie pomyślałam, że byłoby fajnie, jakby biblioteki miały w swoich zbiorach głos autora, który czyta daną rzecz. I właśnie mama poszła na pierwszy ogień, a moja mama miała duże zdolności aktorskie. W ogóle w dzieciństwie to mama troszeczkę tak walczyła ze sobą, czy pójść do szkoły aktorskiej, czy pisać. Jej przyjaciółka została aktorką i tak się razem całe życie trzymały. Natomiast mama to sama czytała, ponieważ doszłam do wniosku, że fajnie by było, żeby do tego też włączyć dziecko. To wtedy moja mała wnuczka pomagała babci czytać i nagrały początek i później wnuczka czytała tytuły rozdziałów. Także to jest taka naprawdę pamiątka, że mama to czyta. Natomiast jeszcze takim audiobookiem, to też jest ciekawostka, mamy książki Moja babcia gra na trąbie, przepięknie przeczytanej przez znakomitą panią Irenę Kwiatkowską, nomen omen naszą sąsiadkę z bloku. Jak wykupiłam od niewidomych ten tekst nagrany, tę taśmę, to rozmowę wstępną nagrałam tam też moja wnuczka, jest moja mama, jest jak autorka i pani prawnuczka, cioteczna prawnuczka Ireny Kwiatkowskiej, rodzinnie. Sonia, która pięknie śpiewa i może po swojej babci Krystynie Kwiatkowskiej, po swojej mamie będzie w przyszłości jakoś dalej w tym kierunku się kształcić. I planujecie jeszcze, panie, nagranie kolejnych audiobooków? Czy na razie... było kilka, było z Grzegorzem Kazdepkę, z Agnieszką Frączek, ale na razie żeśmy przystopowały, ponieważ tych audiobooków jest strasznie dużo i jednak wydawnictwa proponują czytanie aktorom, żeby to aktorzy czytali, że robią to lepiej. To, co powiedziała pani, że mama być może myślała o tym aktorstwie i tu akurat w przypadku pani Wandy Chotomskiej to nie była. Świetnie jest to przeczytane. Pamiętam, moja córa powtarzała całą książkę właściwie dzięki temu audiobookowi. No proszę. Bardzo miłe wspomnienie. Miło słuchać. A co ciekawe jeszcze w tej. To wrócę do tego. Najważniejsza część. Książki pani. Wiem, bo niektóre naturalnie wiadomo, że zaczęła pani pisać, tak sobie myślę, jak Zając Poziomka, bądź Pamiętnik Psiotki Klotki. Myślę, że to był jakiś taki kolejny naturalny krok po ogromnym sukcesie programu. Ale potem zaczęła pisać pani pierwszą taką spoza programu. Chyba Pamiętnik Felka. Parerasa. Czy ten Zając Poziomka to był postacią wymyśloną przez Andrzeja Grabowskiego i później jak zdecydowaliśmy, że wydamy książkę, że zbierzemy jakieś jego historyjki, że się podzielimy, że będzie 12 opowiadań, tak jak jest 12 miesięcy, jedno Andrzeja, drugie mnie, także że dzięki właśnie pomysłowi Andrzeja ta książka powstała i to wydawnictwo się zainteresowało. Natomiast pierwszą taką książką większą, bo pisałam jakieś krótkie opowiadania do różnych książek, to był właśnie
pamiętnik Felka Parerasa. I nazwę Pareras właściwie wymyśliła moja mama. O czym jest mowa w książce? Bo miała psa pod opieką i wyszła z nim na spacer. A pies był bardzo śliczny, kudłaty. Chodziliśmy też w tych czasach jeszcze nawet do pani, która strzygła. Wtedy to było nie takie popularne jak dzisiaj. I ktoś zapytał mamę na spacerze, a co to jest za rasa, proszę pani? I mama wtedy powiedziała parę raz. Chciała powiedzieć, złożyło się na tę rasę. A ta pani mówi, parę raz, jaka ciekawa rasa. No po prostu to był kundel, który był cudownym towarzyszem naszego życia i z którym bardzo dużo podróżowałam. I w tej książce umieściłam różne podróże nasze i jesteśmy w Piaskach, jesteśmy i na Helu, i na Kaszubach, i w Zakopanem, w Kościelisku, także... Właśnie, mnóstwo wydarzeń z pani życia rodzinnego, prawda? Tak. W tych książkach, które pani pisze, później w kolejnej również to Hopsasa, Felka Parerasa. To powstała już, jak się urodziła moja wnuczka i po prostu, że przybył nowy członek rodziny. A wiadomo, że jak jest pies tylko w domu i przybywa dziecko, to różnie ten pies reaguje. Tak. Z mojego dzieciństwa jest tak, że była piękna wilczyca, jak ja byłam malutka, się urodziłam, Konga. I ta Konga była tak zazdrosna, że jak mnie położyli w koszu od bielizny, bo kiedyś się tak kładło dzieci na sankach zimą, bo ja się urodziłam już tuż przed zimą, to Konga mi wywaliła w śnieg i zostawili mnie na chwilę samą na tych sankach i po prostu może dlatego ja tak polubiłam śnieg, zimę, łyżwy. Chciałam być kiedyś łyżwiarką, ale... W ogóle jest pani energiczna. Na łyżwach i na nartach. Barbara Gawryluk zdaje się, że napisała, że a propos spotkań autorskich, że najbardziej Wandzie Chotomskiej w energii dorównuje tylko córka Ewa Chotomska. O, chyba moja mama miała większą energię, ale ja też mam. Lubię spotkania z dziećmi, lubię się przemieszczać, lubię jeździć samochodem, lubię odwiedzać różne nowe miejsca. I moja córka chyba też trochę połknęła tego bakcyla, że ona nie pisze, chociaż jest świetnie wyedukowana literacko, zna świetnie literaturę dla dzieci przede wszystkim. W tym kierunku się trochę kształciła, natomiast jest z wykształcenia jest magistrem turystyki i uwielbia jeździć, podróżować i ciągle gdzieś tam wymyśla dzięki tanim liniom różne nowe trasy. No teraz to jest troszeczkę chwilowo niemożliwe, tak, ale wrócimy do tego pewnie. I spotkania lubi pani, tak, z dziećmi? Ja? Bardzo lubię spotkania, ale lubię, jak te spotkania nie są na salach gimnastycznych, gdzie jest tych dzieci mnóstwo i często jest bardzo zła akustyka, bo lubię, chcę, żeby te dzieci dobrze mnie zapamiętały, żeby się mogły dobrze skupić. Więc najwspanialsze są takie spotkania w bibliotekach, takie bardziej kameralne. Widziałam to gdzieś mi daje największą zdjęciach, że nawet ma pani specjalne stroje, bardzo kolorowo ubiera się pani też na te spotkania jeszcze, tak? Nadal? Tak, a trochę... czy już teraz przestałam, bo to już troszeczkę nie wypada, ale zawsze mam kapelusz i zawsze mam torebeczkę, którą w magazynie telewizyjnym dobrałam do mojego stroju, tego jak byłam najbardziej zapamiętana. Także, że to ze mną zawsze podróżuje. I dzieci, te małe, dzisiejsze, kojarzą panią? Dostają informacje od rodziców? Pokazują im rodzice program? Bądź z czym się z pani spotyka? Więc to jest dziwne, że dzieci znają piosenkę. Jak na spotkaniu puszczam im piosenkę Tiktaka, to dziecko mówi znam, a mnie to puszcza mama. Poza tym dzieci doskonale znają moją piosenkę o myciu zębów, którą napisaliśmy z Krzysiem na prośbę lekarzy, stomatologów, żeby zachęcić dzieci do mycia zębów. A wtedy, kiedy to pisaliśmy, to nie było takiego wyboru pas do zębów. Była jeden rodzaj pasty do zębów dla dzieci, pomarańczowej, pomarańczowa, a szczoteczki też nie były takie kolorowe jak dzisiaj. No i wizyta u dentysty też była troszeczkę taka bardziej straszna.
Dzisiaj, no, tak. Dzisiaj wizyta u dentysty potrafi być bardzo miła. I ta piosenka już któreś tam pokolenie bawi i dzieci małe szczególnie zawsze przy tej piosence wykonują swoje pierwsze czyszczenia to zębów. Prawda. Pamiętam, jak moja wnuczka śpiewała, jak jakieś inne dzieci zaprzyjaźnione. To takie miłe. A cóż jest ważnego dla Pani w twórczości dla dzieci? Czy ona, czy zabawa, czy bardziej, żeby uczyły? I właśnie, gdy pisze Pani piosenki i pisze Pani swoje książki, to myśli Pani o tym, że one powinny uczyć czegoś, bawić? Zawsze staram się, żeby te rzeczy, które piszę, żeby miały jakąś, zawierały jakieś nowe słowa, żeby zawierały jakieś nowe treści, żeby, ja mam trochę fioła na punkcie geografii i żeby dzieciom trochę mówić, jak wygląda Polska, jakich mamy sąsiadów. Dzieci czasami nie mają pojęcia, że na przykład sąsiadem za morzem na przykład jest Ameryka albo jakieś inne, nawet tych najbliższych sąsiadów nie potrafią. Ja staram się, żeby to dzieciom przekazać, bo uważam, że to no po prostu każdy mały człowiek już jest w stanie to opanować, gdzie żyje. I też zawsze na spotkaniach nawiązuję trochę do legend, które pięknie opisała moja mama. Zawsze jest trochę o tych legendach, co to są legendy, że to jest cała historia danego narodu, gdzie jest trochę prawdy, trochę fantazji. I później to samo staram się też właśnie zawrzeć w tych książkach, że gdzieś tam jesteśmy, ale coś tam się zawsze zdarza takiego niesamowitego. Poza tym, tak już z doświadczenia, to staram się też trafiać do tych dzieci, którym jest trudniej, które są przez los w jakiś sposób poszkodowane, a co bardzo często jeszcze w kontaktach z rówieśnikami zostaje bardzo źle zinterpretowane. I to jest często przez rodziców, nie przez dzieci, bo dzieci same siebie nie zwracają uwagi, że ktoś trochę inaczej wygląda czy coś, tylko są przez rodziców podsysani, że co ty będziesz z tym koślundrem, czy tą z jakąś zdeformowaną twarzą, czy coś się bawiła, baw się z inną dziewczynką. Także ja zwracam uwagę na takie różne rzeczy i też nieraz się spotkałam, odwiedzając różne szpitale z dziećmi, które przykute są do łóżka na przykład. I też staram się to w jakiś sposób gdzieś tam pisząc coś umieścić. Udało mi się napisać taką książkę, strasznie chciałam coś wydać razem z mamą. Aha. I no właśnie, to jest to, co chciałam pani o to zapytać. Tak, i udało mi się dzięki pani. To jedyna, znajomej, prawda, pani wspólna książka pani. Tak, dzięki pani znajomej z Domu Kultury, gdzie pracują fasolki, był taki przykład, że dziewczynka miała neurologiczny jakiś dużą przypadłość i straciła włosy. I że babcia jej zrobiła jakieś takie specjalne nakrycie głowy w kwiatuszki i tak dalej. I ja sobie wymyśliłam taką historię właśnie. I że ta dziewczynka też leży w pościeli, która wygląda jak piękna łąka i że ona się na tej łące bawi i tak dalej i znajduje niebieską żabkę. Bo dlaczego żaba nie może być niebieska? Fajnie była, jakby była niebieska. I tam też na tej łące gdzieś kwitły rumianki i dziewczynka sobie śpiewała kołysankę w rumiankach. I zaproponowałam mojej mamie, mówię, mamo, tak bym chciała raz w życiu mieć wspólną książkę z tobą. I mówię, może byś napisała też o jakimś dziecku, któremu jest tak gorzej, trudniej. I mama wymyśliła historię chłopca, który ma mukowiscydozę i nie może biegać, chciał być piłkarzem, ale tak się stało, że jest w domu i głównie sobie rysuje, maluje i ten kolorowy, wymyślony świat
na papierze jest światem, który sobie może cały sam zobrazować, wymyślić. Mhm. To była ostatnia jakby taka piosenka, którą mama napisała, bo napisała wiersz Kolorowe dni i mój Krzyś Marzec dorobił do tego muzykę i z tego powstała piosenka wiodąca Kolorowe dni, którą żeśmy na 35-lecie Fasolek tak zatytułowaliśmy płytę i tak zatytułowaliśmy nasze jubileuszowe koncerty. Także to było takie... Sterkam na datę wydania, 2017. No ten jubileusz był w 18 roku. Ten jubileusz był w 18, książka powstała ciut wcześniej, piosenka powstała w 18. Także jeszcze coś o tych dzieciach napiszę. Ja jestem też ambasadorką takiej historii związanej z dziećmi niepełnosprawnymi. Cała ta organizacja troszkę powstała w Olsztynie i jest taka też książka, do której swoje teksty włączyłam. Już w tej chwili zapomniałam, jak to się nazywa, ale właśnie też cały dochód ze sprzedaży tych książek idzie na właśnie pomoc tym dzieciom. Ulubiona nagroda? Order uśmiechu? Tak myślałam. Order uśmiechu. Strasznie chciałam mieć ten order uśmiechu. A ponieważ moja mama była inicjatorką powstania tego orderu uśmiechu, bo robiąc w telewizji przez 11 lat pierwszą polską dobranockę Jacek i Agatka, odwiedzała też dziecko w szpitalu i chłopczyk powiedział, fajnie by było, żeby była taka nagroda, żeby można było coś dać tym, którzy tak o nas dbają i nas leczą, taki order jakiś wesoły uśmiechu i mama to dalej przekazała i w ten sposób powstał ten order. Mama dostała jako jeden z pierwszych. Pierwszy numer dostał profesor Dyga, który właśnie leczył tego chłopca. Natomiast ja tak przez wiele lat marzyłam i dzieci wysyłały na mnie listy, wysyłały prośby. Tak wygląda, tak, że zgłoszenie powinno się odbyć. Tak, trzeba do kapituły wysłać zgłoszenie. Natomiast jak mi się przyznał pan Marek Michalak, kanclerz tego pięknego orderu, to oni ciągle nie wierzyli, że to, co jest pisane, to wszystko, że to jest moja praca, tylko że to chyba jest tak, moja mama tam przemyca swoje rzeczy. I długo musiałam zapracować na to, żeby ten order dostać. No i wreszcie w roku 2019 udało się, dostałam wiadomość, że mam order, że w tym samym czasie dostaję też Grzegorz Kazdepkę. I Grzegorz sobie wymyślił, że chce order dostać na targach książki, no bo jest pisarzem, a ja mówię, ja jestem takim trochę pisarzem, trochę estradowcem, mam fasolki, że to musi być tylko w otoczeniu fasolek. I zorganizowaliśmy dokładnie 26 października, w dniu urodzin mojej mamy, urządziliśmy urodziny mojej mamy, było trochę o mamie, potem było trochę o mnie, zaprosiliśmy wszystkich widzów koncertów na pyszną szarlotkę, u babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. Kiedyś moja mama napisała taki tekst i właśnie zaprosiliśmy na to urodzinowe przyjęcie i dostałam ten order, piłam sok z cytryny, jak piłam ten sok, strasznie dużo, bo to na żywo trzeba wycisnąć, żeby było wiadomo, że jest prawdziwy. To mi wpadło dużo pestek do brzucha i pierwsze skojarzenie u mnie było, tam mi zakiełkuje takie drzewo cytrynowe. No i to jest właśnie to, co pani pomyślała, czyli wiadomo, że po prostu pani od zawsze pracuje z dziećmi i współpracuje i jest pani trochę potroszę dzieckiem, bo dorosła osoba by tak nie pomyślała. Ci, co piszą dla dzieci, muszą być trochę dziećmi. Nawet Agnieszka Frączek teraz przeczytałam na jakimś spotkaniu, jakieś dziecko powiedziało, czy jak pani dorośnie, to pani nie będzie już dzieckiem. A ona mówi, nie, ja dzieckiem będę zawsze. Świetna sprawa. Chciałam zapytać jeszcze o to, nad czym pani w tej chwili pracuje. Wiem, że w styczniu wydawnictwo Literatura już zapowiada książkę pani nową, Czerwony Wilczek.
styczeń 2021, czyli rozumiem, że to jest książka skończona. Może chciała Pani by o niej opowiedzieć? To jest książka, którą napisałam chyba ze 2 lata temu. I w zeszłym roku zaproponowałam to wydawnictwu i wydawnictwo powiedział, że mi to wyda, ale w takiej serii, że muszą troszkę skrócić i tam chyba ze 3 opowiastki, bo się nie zmieściły w tej książce. A Czerwony Wilczek się wziął stąd, że będąc na spotkaniu w jednym z miast Polski na wschodzie, dostałam taką wielką lalkę, maskotkę Czerwonego Wilczka i mówię, dlaczego Wilczek? A no tak trochę się wiąże tu z naszym miastem, może kiedyś coś o tym pani napisze. I ten Wilczek sobie smacznie spał na moim łóżku wśród poduszek i tak któregoś dnia myślę sobie, co by tutaj napisać, co zrobić, może napiszę o tym Wilczku. I oczywiście jak Wilczek, to z czym się może Wilczek... No i Czerwony. Czerwony kojarzy. Ja trochę podpytywałam była wcześniej. Tam w jednej opowiastce była historia tak trochę połączona jakby z czerwonym kapturkiem i tak dalej, ale Wilczek jest nowoczesny. Wilczek jest czymś w rodzaju dzisiejszego jakiegoś pilota do telewizora czy coś, który mówi. Po naciśnięciu guziczka dowiadujemy się, słuchamy kolejnej opowieści. Jakby pani podsumowała, o czym jest książka, co jest najważniejszym jej tematem, czy to przyjaźń, czy... Udało mi się dotrzeć tylko do kilku pierwszych stron, bo tak wydawnictwo Literatura też na swoich stronach zapowiada pani książkę, ale nie wywnioskowałam, czego cała historia dotyczy. Czego dotyczy? Dziewczynka dostaje na urodziny paczkę i w tej paczce jest właśnie ta maskotka. I ta maskotka, ona z nią zasypia, codziennie sobie słucha jednej opowiastki. Jak już się kończą wszystkie opowiastki, to się okazuje, że przyjeżdża tatuś, który był na dalekiej podróżniczej wyprawie i to był jego prezent dla córeczki, żeby po prostu mieć z nią cały czas więź. Kontakt. I no tak, i ten Wilczek jest jej taką przytulanką. No to poczekamy jeszcze do stycznia i zobaczymy, o czym całość. A w tej chwili pracuje pani też nad jakąś książką kolejną, czy nie, odpoczywa na razie pani? W tej chwili nie, na razie w tej chwili nie, dlatego że po pierwsze napisałam ostatnio właśnie parę piosenek na tą płytę, a poza tym to segreguje mamy twórczość. Mam strasznie dużo jeszcze mamy utworów, które nigdy nie były wydane. Złożyłam w wydawnictwie chyba około 50 mamy wierszy o kwiatach. Miało to być wydane, ale tu teraz COVID troszeczkę to zablokował, więc nie wiem. Także chciałabym też wznowić reprinty, zrobić z mamy książek. Mama miała pięknie wydane książki, na przykład z panem Szancerem. Tak. I bardzo bym chciała, żeby jakieś wydawnictwo się tym zainteresowało. Już było wydawnictwo, które się zainteresowało, ale teraz wszystko jest poblokowane. Także muszę te rzeczy uporządkować i znaleźć jeszcze takie perełki, które nigdy nie widziały światła dziennego. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Poza tym wymyśliłam sobie, że ja powoli muszę opróżniać mamy mieszkanie, a przydałaby się taka izba pamięci, ponieważ mama mieszka na 11 piętrze, więc niemożliwe, żeby tam stworzyć i że chcę garaż swój zamienić na taką izbę pamięci. Kurczę, tak pomyślałam, bo gdzieś to pani Gawryluk też chyba podkreślała, że Wanda Chotomska jest tym samym dla Polaków, tą samą postacią, co Astrid Lindgren dla Szwedów, więc myślę, że kurczę, powinno się znaleźć takie miejsce. No tak, wie pani co, nawet ponieważ mama była między innymi honorową obywatelką Słupska, to Słupsk miał takie zakusy, żeby może tam zrobić taką izbę w Zgierza, ale to nie jest tak łatwo o lokal, więc ja póki co chcę coś takiego zrobić u siebie, chcę tam przede wszystkim zgromadzić mamy potworną ilość, oprócz książek wydanych, które mam teraz u siebie
w specjalnych szafach, regałach, to chcę też, jest mnóstwo maszynopisu, mnóstwo zdjęć i piosenek, które moja mama pisała, były takie cztery wielkie segregatory, mamy piosenek. I chciałabym to wszystko mieć pod ręką, na przykład dla tych, którzy chcą pisać coś o tym, tak? Dla jakichś tam językoznawców, którzy zabierają się do jakiejś pracy naukowej czy coś, żeby sobie mogli wejść do tego pomieszczenia i z tego wszystkiego skorzystać. To taki początek, a później to zobaczymy. No. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo życzę Pani powodzenia w tym przedsięwzięciu, bo myślę, że nie jest to łatwa sprawa, też porządkowanie. Oj, tak, tak. Tym bardziej teraz w stanie pandemii jest trudno, żeby można było coś takiego wybudować, stworzyć, bo to dużo różnych specjalistów musi się kręcić, żeby ten garaż przerobić, żeby tam było wszystko tak wyglądało, jak w jakimś takim ładnym saloniku pisarki. Trzymam kciuki. Bardzo chętnie przyjadę, jeśli mnie pani poinformuje, że już jest. Wsiadam. Zapraszam, ja chcę, żeby to było oficjalne otwarcie przez burmistrza dzielnicy, w której mieszkam. Także myślę, że to tak troszeczkę postaram się rozreklamować, ale myślę, że trzeba na to poczekać jeszcze tak co najmniej 12 miesięcy, jak nie dłużej, bo do wiosny, kiedy można będzie ruszyć z pracami budowlanymi, bo muszę mieć też garaż, no więc trzeba ten przerobić, na pokój drugi wybudować, zrobić osobne wejście i tak dalej, i tak dalej. Także świetnie. Trochę pracy to kosztuje. Trzymam kciuki, a pani życzę, żeby jak najszybciej mogła pani wrócić do spotkań z dziećmi. Jeśli je pani lubi, to myślę, że i też myślę, dają dużo energii. Dużo energii i chyba sobie będę od czasu do czasu notować czasami pytania dzieci, bo niektóre są prześmieszne. Moja mama zawsze starała się zapamiętać takie, czy jak na przykład mama miała takie pytanie kiedyś, czy jak Noe zabierał dzieci na arkę, to pani żyła. I to mama zawsze mówi, oczywiście zabrał z każdej razy zwierząt parkę i mnie skromną pisarkę. Także takie fajne różne pytania, warto to kiedyś zebrać, może w całość. Tak samo jeszcze jedna pani mi podsunęła taki pomysł, żeby na przykład zebrać, moja mama miała przepiękne wpisy do książek, mało tego, że pięknie pisała, ja to bazgrole, to jeszcze w dodatku te rymowanki były często bardzo ciekawe i kiedyś mi jedna pani na targach w Poznaniu podsunęła pomysł, żeby może zebrać takie rzeczy gdzieś przez Facebooka, przez jakiś znaleźć ludzi, którzy mają, może też wydać taki malutki jakiś zbiorek takich rzeczy. Także naprawdę mam pomysłów co robić. Pomysłów jest sporo, tak. Dziękuję serdecznie, Ewa Chotomska. Dziękuję bardzo.